krzywd, które nie reaguje, które nie potrafi się bronić przed przemocą, które nie ma szacunku dla innych i dla siebie. Bo wszyscy jesteśmy ciągle dziećmi i jeżeli nie reagujemy na krzywdę dzieci, to znaczy, że nie kochamy siebie. Nie kochamy siebie i nie kochamy innych. Nie potrafimy kochać. To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. I chciałabym także powiedzieć do tego, co pan tutaj mówił, który mówił o świeckiej szkole. Ja też już uważam, że jest strasznie ważne, żeby wyprowadzić religię ze szkoły. Ja uczę na polonistyce, uczę często na pierwszym i drugim roku i widzę, co się dalej dzieje ze studentkami, studentami, którzy jeszcze nie tak dawno byli uczniami w szkole. Bardzo często upływa dużo czasu, zanim uczą się krytycznego myślenia, zanim nie przestają w paniczny sposób reagować na pewne prawdy, na pewne myśli. I jakby religia w szkole przywraca atmosferę średniowiecza, braku krytycyzmu, braku możliwości jakby sprzeciwienia się autorytetowi, jakby sprzyja tworzeniu umysłów zamkniętych, które nie będą się rozwijać intelektualnie i duchowo. Jest rzeczą naprawdę niezwykle ważną, żebyśmy Kościół ograniczyli i zmusili do uczestniczenia w jakby w uczciwy sposób w funkcjonowaniu świeckiego państwa. Tak jest. Pojawiła się tutaj inicjatywa. Proszę bardzo. Słuchajcie, dzień dobry, ja się nazywam Michał Wojciechowicz i mam 100 lat, w związku z tym księdza Jankowskiego bardzo dobrze pamiętam i jestem jednym z tych, powiedziałbym, młodych chłopców, który ksiądz przytulił. Powiem szczerze, że był to, powiedzmy, zły dotyk, ale chcę wam powiedzieć też o księdzu bohaterze i chcę wam powiedzieć o tym, dlaczego myśmy milczeli. Kochani, drodzy Państwo, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że w Polsce groził najazd Rosjan i rozpierducha pod tytułem strzelanie z armat do stoczniowców. Ksiądz Jankowski wraz, też tam byłem, na strajku w 80 roku w sierpniu, ksiądz Jankowski przyszedł do strajkujących i został tym samym bohaterem. I takim bohaterem on był też i dla mnie. Musicie nas troszkę też i zrozumieć, dlaczego myśmy jakby nie podnosili głowy, nie opowiadali o tym. Nie krzyczeli. Daj powiedzieć! Daj powiedzieć! Ej! Daj powiedzieć! Słuchamy. Myśmy... Były sprawy, wyobraźcie sobie, ważniejsze niż twój własny interes pod tytułem twój własny wstyd. Myśmy wówczas, wierzcie nam, walczyli o ten kraj i walczyli między innymi przy pomocy takich ludzi jak ksiądz Jankowski. Wobec tego ja mam takie i mam, myślę o księdzu tak, zbir, bohater, bandyta, ale legenda. I mam w głowie takiego właśnie księdza Jankowskiego. I chciałbym, żebyście brali to także pod uwagę. Żebyście wzięli to także pod uwagę. Jeszcze jedna sprawa. W jakikolwiek sposób oczywiście nie mogę się porównywać z tym, co spotkało te osoby, które opowiadały, że zostały przez nich zgwałcone. Ja po prostu zostałem przez niego bardzo w perfidny, obleśny sposób przez 1,5 minuty molestowany. I to wszystko. Nie porównuję się wobec tego. Wobec tego mogłem może zrobić krok w tył, głowę spuścić, powiedzieć, to straszne oczywiście, wyjść i dalej patrzeć, mówić o księdzu, że jest w porządku. Ale mam do Państwa takie jedno pytanie, do wszystkich nas tutaj. Czy ksiądz Jankowski nas obraża, czy nie? Bo pomimo wszystko nas obraża. I ten pomnik nas obraża. Obraża nas? Czy wobec tego nie trzeba po prostu zasłonić tego cholernego Jankowskiego? Drodzy Państwo, jestem przygotowany. Mam drabinę, mam prześcieradło, wchodzimy i to robimy. W porządku?